droga artystyczna jest pewnie ciężka do opisania przez samego twórcę, na jakim jestem etapie, jak ta droga wygląda, ponieważ ja jestem cały czas w procesie i wystawą, która się zbliża, widzę, że zataczam pewne koło do okolic moich dyplomowych. Cieszę się, że zupełnie nieświadomie po 15 latach jestem tematycznie dalej zainteresowana tym, co było dla mnie bardzo ważne podczas dyplomu, czyli człowiek, ale w kontekście czasu. Ponieważ działam głównie analogowo, czyli maluję fizycznie obrazy, akwarele, żeby móc na nich pracować, pokazać klientowi, jeżeli pracuję nad ilustracją, muszę je zeskanować i obrabiać pliki. Więc bardzo często jestem ze sprzętem w kawiarni i ponieważ jestem totalną gadżeciarą, to uwielbiam, kiedy narzędzia właściwie wyprzedzają nawet mój pomysł na nie, co mogą mi dać. I Lenovo Yoga Book 9i dało mi możliwość pracy wszędzie. W pociągu, w łóżku, bez kabli, bez wbijającego się ołówka w plecy. Dzięki dwóm ekranom w najnowszym Yoga Booku mogę rysować, mieć pocztę na drugim ekranie, cokolwiek, masz po prostu wolność. Zmienna stałość to jest dziwne. Ciężko mi jest scharakteryzować, zwłaszcza w jednym zdaniu, swoją pracę, bo ponieważ pracuję codziennie od 100 lat i najbardziej cenię sobie w malarstwie świadomość, to na pewno stałym elementem jest kobieta. Ale technicznie uwielbiam podchodzić do niej za każdym razem inaczej.